Siemaneczko, dzisiaj będzie odcinek Warsztat od Kuchni, a zajmiemy się Opelkiem Corsą, który to jeszcze będzie ciekawszy odcinek, ponieważ zrobimy jej przegląd przedsprzedażowy. O, taka ciekawostka, uczciwy handlarz się trafił. Zobaczymy, wykryjemy wszystko, co jest w tym samochodzie uszkodzone, zrobimy listę, damy naszemu handlarzowi. No to osoba prywatna jest i zobaczymy, czy zaakceptuje tą naprawę i czy wszystko będzie sprawne. No bo na zleceniu mam napisane, przygotować samochód do sprzedaży tak, by nowy właściciel bezpiecznie mógł się nim poruszać po drogach. Uczciwy. Pierwszy raz. Nie, to już drugi taki jest odcinek. Pierwsza to była Skoda, pamiętacie? Też fajny samochód, warty zakupu. Tymczasem lecimy z naszą Corsą. Na wyposażeniu tak na szybko mamy klimatyzację, radio, kierunkowskazy, światła, kierownicę, wajchę do zmiany biegów i hamulca ręcznego. Centralny zamek, elektryczne te lustereczka. No i co? I to chyba wszystko. Taki podstawowa wersja 3-drzwiowa, o właśnie, 3-drzwiowa. Dobra, nie będziemy tutaj długo przedłużać, jadę szybko na jazdę próbną. Widzicie, że zaczął padać deszcz, a nie chcę, żeby później mi się lało wszystko na głowę na warsztacie. I widzimy się już na miejscu. Kurczę, nawet ma kierunki autostradowe. Się kliknie i raz, dwa, trzy. O kurde. Tak na szybko pojeździe próbnej to tak, na pewno coś z hamulcami jest, bo dosyć głęboko jest pedał hamulca, prawdopodobnie szczęki z tyłu są do regulacji. No i zajrzymy do tego przodu. Klima działa, bo zimno się zrobiło w samochodzie, także jest git. To wjeżdżamy na warsztat i podnosimy i patrzymy, a co tu jest w ogóle pod maską? To jest 1.2, stary silnik 1.2 z pośrednim wtryskiem paliwa, czyli bardzo dobry do gazu, ale gazu tutaj nie ma, a mógłby być. Byłby to zawsze jakiś plus do sprzedaży. Chyba że ktoś sobie będzie chciał pierwszy raz założyć gaz. Dobra, koniec tego gadania. Jedziemy. Powiem wam, że tak zobaczmy go w świetle dziennym najpierw. No to z zewnątrz to powiem wam, że tragedii nie ma. Fajny kolorek, taki dziwny. Czy drzwiowy. Czekam na wjazd, bo Łukasz musi wyjechać jeszcze drugim samochodem. Bo jeszcze zostało Audi niestety po ostatniej robocie. Nie wygląda źle, powiem wam szczerze. Tutaj jakby coś tak, tak? Nie, nie. Brudny. Jeszcze zaczęło padać. Kurde, no. Zobaczcie, Ecotec. W sumie to chyba nawet nie myty. Za bardzo, specjalnie. Co tam pod spodem? Delphi, czyli jeszcze oryginalna cewka. O, to nas interesuje. Motul 5W40. Ale ktoś, kurczę, tutaj jechał, ale... 90 tysięcy, czyli jeszcze teoretycznie na tym oleju powinien jeździć, ale zobaczcie na rocznik. 2022 była wymiana. To nie, to wymienimy olej, znaczy napiszemy na zleceniu wymianę oleju, zobaczymy, czy się zgodzi klient. No silniczek, co gazu nie widział, tutaj macie wtryski, pośredni wtrysk. Można gaz założyć, ja bym założył gaz. Co tu jeszcze jest? Nie widać, żeby był myty tam, brudno. Jak zawsze zardzewiałe te poduszki. Tutaj mamy chłodnicę. O, zapalimy światełko, wentylator. Lekko się kręci. Skrzynia pełna biegów. O, już z czujnikiem. Ile podciśnienia w układzie hamulcowym. O, słynny zawór, który zawsze się zacina i silniki zaczynają źle pracować. Ale tutaj jest ok w miarę. Akumulator raczej oryginalny nie jest. O, jest plus. O, zielone. To co, do góry go i zobaczymy, co z tymi hamulcami. O. I tak jak mówiłem, hamulce to do roboty. To nawet trochę trzyma. Hamulce to już parę lat ładnych ma. O, a z tyłu zobaczcie. Czyżby to były jeszcze oryginalne znaczki? 100 tysięcy na bębnach. Zaraz je rozbierzemy, zobaczymy, jak wyglądają. Cały
zestaw hamulcowy tylny. Amortyzatory, jeszcze nawet całe. Przewody hamulcowe też całe, no kurczę, no 100 tysięcy jeszcze nie ma. Dobra, włazimy pod spód. O, tada. Zaczynamy standardowo od wycieków, których tutaj za bardzo nie widzę tam. Czyżby to był? Nie, to tylko taki kolor plastiku. Spod uszczelki nie leci. Spod dekla nie leci. O, tu było coś zaczepione, widzę. Trochę powłoki antykorozyjnej zdarło. No, tutaj, ale chłodnica cała, nawet ładna. Podłużnice też całe. Czyli będzie bezpiecznie się jeździło. Tylko trzeba najpierw te hamulce ogarnąć. Poduszki całe. O! Katalizator wygląda też, że ma. A, gorący. On tutaj cały wybierak biegów. No jak to Opel, no. Ale rdzyna w drogach nie ma. Przewody hamulcowe ładne, sztywne, to są paliwowe, plastikowe. A metalowe zawsze są hamulcowe. Tu mamy nasz ręczny. Mamy, no, będę musiał go tam poprawić. Tu był zabezpieczany tylko chyba fabrycznie. Plastikowy zbiornik. No, plastikowy już. Wydech jak to wydech, belka. Tutaj też wygląda to nieźle. O, tutaj jeszcze oryginalne amortyzatory. Z tyłu nie widać, żeby był uderzony. Tu i tu. Jakieś zabezpieczenie antykorozyjne się wylewa. A fuj. Nie jest źle. Jak na Opla powiedziałbym, że jest bardzo dobrze. Szczęka najazdowa się skończyła. Widzicie, jaka różnica? To też dopiszemy do listy. Tu już regulator wyszedł prawie max. Dlatego taki luz był na pedale hamulca. Zobaczcie, jaka tutaj jest duża ilość. Zawsze te najazdowe się kończą szybciej. Z bębna rantu za bardzo nie ma. Aż ciekawe. Możliwe, że było pojechane na ręcznym dosyć jakiś czas. Bo sam bęben jest ok. Rantu nie ma, tylko tutaj duże zużycie. Widocznie na ręcznym było jeżdżone. A, i dlaczego tak mówię, bo... O, zobaczcie. No, jeżdżone przez osobę niepełnosprawną, więc może kiedyś się tam zdarzyło, że na ręcznym się pojechało. Dopisujemy tak tył, szczęki z tyłu, tarcze, klocki przód, olej, filtry i zobaczymy, co z tego... Tu jeszcze sobie zobaczmy. Nie pęknięte, nie, nawet się amortyzator nie wylał. Sprężyna cała. O, jak na Opla, to nieźle. Nawet nadkola całe. Spisujemy, zobaczymy, co klient zadecyduje. I zgadnijcie, co się stało. Tak, jest akceptacja. Zabieramy się za hamulce z obydwu stron. Lewa, prawa, tył, przód. Wymieniamy olej z wszystkimi filtrami. Także jest git. Podoba mi się podejście klienta. Będzie jeździć bezpiecznie. Sprawdzimy jeszcze resztę. Może zajrzymy do świec. Czy jeszcze tam jest wszystko w porządku. Dajmy cewkę. Zabieramy się do roboty. Przez chwilę myślałem, że to jeszcze oryginały, ale nie. TRW, tu już były wymieniane. Możliwe, że tarcze były oryginały. O, widzicie? Trochę rdzy. A tak przy okazji, przeguby całe. Półosie jeszcze oryginalne. Nawet nie zerdzewiałe zbytnio. O, tutaj troszkę. Tam też oryginał. Jest dobrze. Dobra, mamy oczyszczone, a tak przy okazji jest to... BMW-czka, zobaczcie, jaka fajna. 1.6, na szczęście 1.6. Wiecie dlaczego? 2 lata temu ten samochód kupiliśmy siostrze mojego szefa. I akcja serwisowa obejmowała tutaj chłodnicę i zawór EGR-u, dobrze pamiętam? No. I ogólnie samochodzik wygląda tak, powiem wam szczerze, nigdy nie zawiódł. To jest fakt, bo to jest 1.6 i na szczęście specjalnie wyszukany. A, i cały kolektor był wyczyszczony, tak, wszystko. I teraz powiem wam szczerze, no przygotowujemy go, bo już Monika, dobrze pamiętam imię, już nie chce nim jeździć, chce mieć drugie auto, ona Juke'a sobie wymyśliła. Nissan Juke, nie wiem, czy to lepszy wynalazek. Ile ta BMW ma przebiegu? 220 tysięcy. No z wyposażenia, no to jak widzicie, ekran, klimatronik, manualna skrzynia biegów, tylny napęd, żaden X-Drive. No nie ma tego head-upa, żadnego tam dodatkowego, no jak to jedynka, no.
manualne fotele, ale jest do sprzedania, będzie w dobrych pieniążkach, tylko muszę ją przygotować tutaj z Waldkiem. Musimy poprawić trochę lakier, bo takie ryski to jak to dziewczyna, prawda? Wiecie, o co chodzi. To będzie przygotowana całkowicie do sprzedaży, w dużych pieniążkach też możecie dzwonić albo pisać w komentarzach, ja będę czytał, to mam dam numer do niej, to będziecie sobie mogli pogadać i o tym samochodziku. Ogólnie warty polecenia samochód z 1.6 na szczęście, czyli się nie zatrze, a my wracamy sobie do Corsy. I nawet fajnie, że klient zdecydował się na wszystko nowe. Tutaj też wjeżdża zestaw cały nowy, no bo to nie jest to duży koszt. A zawsze to będzie już bezpiecznie dla klienta i będzie fajny samochodzik. A jeszcze wrzucamy olej. Dostaniemy tak 5W30 z Dexos. To nas interesuje, do tego silniczka Dexos. Co tu jeszcze mamy? Filtr powietrza do silnika. No, filtr oleju też wiadomo, że wjedzie nowy. Fajna jednostka, bo to 1,2, 200 tysięcy powinno zrobić spokojnie, zanim trzeba będzie rozrząd ogarnąć w nim. Bo to jeszcze ten silnik, gdzie łańcuch rozrządu starczał na dłużej niż pasek rozrządu, co nie, Waldku? Także przy częstych zmianach oleju, tak co 10-15 tysięcy maksymalnie, spokojnie ten rozrząd dwie paki robił. Bezproblemowe, tam tutaj głowice nie pękały, bo to turbo sprężarki nie ma. Gaz to przyjmuje, to łyka jak reksioszynkę. Chyba lepiej na tym gazie chodzić niż na benzynie. No dobra, dynamiki jazdy, no to taki petardy tutaj nie ma, ale jako miejski samochód, jakby ktoś chciał, to piszcie w komentarzach. Dam numer telefonu do właściciela, do sprzedającego, bo to osoba prywatna, a nie jakiś tam komis. I fajne autko. Godne polecenia, powiem szczerze. Porobione wszystko, pakiet startowy cały zrobiony. Oleje, filtry, wszystkie klocki, tarcze porobione. Jeździć, obserwować. Żeby nie było, że coś z tym olejem oszukuje. O, proszę. Zlewa się i będzie wymieniony na nowy, naprawdę. Nie ma co się tutaj martwić. Hamulce mamy poskładane, jedna, druga, zaraz bębny wjeżdżają. Jedziemy się przejechać, dotrzeć te hamulce, jeszcze chwilę sobie pogadamy. Olej zalany. Zobaczymy, w jakim stanie pompa oleju jest. Ile czasu będzie ciągnęła olej. Ale gdzie tu jest kontrolka od ciśnienia? Tu. A to jak w każdym Oplu, to pewnie znając życie. No właśnie, musi zrobić test. No i się świeciła cały czas. Ale ładnie pracuje. Od razu, znaczy to nie zgaśnie od razu, no bo to musi ten latać jak w Insignii, czyli wiesz. Jakby monetę postawił, to by stała. Ale to czterocylindrówka. Pracuje całkiem przyzwoicie. Ale się ładnie rozpisałem. I ten samochód, tylko ładnie nakleić. O! Ma moją rekomendację. Godny zakupu. BMW-czka się nam już piękni. Także pamiętajcie, że też będzie do sprzedania, bo to nasz firmowy, ale nie firmowy samochód. Córki. Przy tego ojca bossa. Także to się piękni, a my lecimy Corsiną. A ta jedyneczka, może bym ją kupił, gdybym lubił BMW. Jesteśmy po jeździe próbnej. Git, nic się nie dzieje, nic nie puka, nic nie stuka. Po co ja w ogóle nagrywam ten film? Wiecie co, chciałem wam pokazać, że jeszcze żyją na tym świecie uczciwi ludzie. Serio, serio. Zrobić przegląd przedsprzedażowy, komuś wymienić hamulce, olej, filtry. Samochód przygotować, po prostu przejrzeć go, przygotować do sprzedaży, żeby był bezpiecznie, ktoś sobie kupił, do domu dojechał bezpiecznie. A, i jeszcze komputer podłączyłem, żadnych błędów w tym samochodzie nie ma, żadnych, ani jednego. Wszystko działa, poduszki są oryginalne, nic tutaj nie jest zgrzebane, jakichś żadnych rezystorów nie ma powkładane, to wszystko posprawdzałem. Wydaje się naprawdę samochód godny według mnie zakupu. Jak chcecie, tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach, to napiszę albo pod filmem po prostu napiszę numer telefonu do sprzedającego. Także jeżeli chcecie kupić, a jak już, o, jak już będzie sprzedany, to napiszę sprzedany, a jak nie będzie jeszcze sprzedany, to będzie pod filmem widniał numer telefonu do sprzedającego. Naprawdę
No dobra, no to jest plastik, tak? To wszystko to plastik, fantastik. Ale samochód jest, no, godny polecenia. Jest zrobiony, ma 96 tysięcy kilometrów. A ten silnik robi 200 tysięcy spokojnie na jednym rozrządzie. Tu jeszcze 100 tysięcy zostało, żeby rozrząd też wymienił. 10 razy olej zdąży w tym czasie zmienić. Czyli tak na dobrą sprawę, jak ktoś jeździ 10 tysięcy rocznie, to 10 lat jeszcze tym samochodem się pocieszy. Rdzy nie było, jak sami widzieliście. Tam coś na tych sankach, tylko od przodu coś było zaczepione. Ale nie jest to rdza, tylko to jest taki nalot. Także tutaj progi, drzwi, no wszystko jest git, także tak jak mówiłem, tą nalepeczkę nalepiłem. Jest to samochód godny polecenia i tak naprawdę trochę żałuję, że tak mało jest takich uczciwych ludzi, którzy tak do tego podchodzą. To co? Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, że tą jedyneczkę też będziemy tu już jako warsztat sprzedawali, także tam też to jest spoko samochód, tam jest na szczęście 1.6 turbo diesel, tam 230 tysięcy ma nalotu, ale czy 260, już nie pamiętam, ale to jest 1.6, także tamten się nie psuje, to się nie zatrze, tam tu jeździ, no, moc wystarczająca jak na tę jedynkę i też taki miejski samochód dla jakiejś kobitki, coś takiego. A tymczasem trzymajcie się cieplutko, cześć.